Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. Lata mi tu jakiś bąk albo trzmielik i buczy mi ciągle nad uchem, ale się tym nie przejmuję. A dlaczego? Bo dziś mamy 7 czerwca, poniedziałek. Rozpoczynamy wspaniały, cudowny tydzień naszej pracy. Ja robię mój spacerek, wracam do domu i rzucam się na kawę. Jakoś tak dzisiaj szczególnie bardzo czuję, że jej potrzebuję. Niemniej jednak w tej chwili spaceruję i rozmawiam z Tobą. No, rozmawiam to może dużo powiedziane, niemniej jednak przekazuję Ci parę moich przemyśleń, parę moich mądrości. O, mądrość. Sobie już chodzą ludzie, a wczesna pora poranna. Niemniej jednak, dziś 7 czerwca i 7 czerwona infografika kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Ona już jest dostępna na Instagramie, Facebooku, a nawet na LinkedIn. Tak jest, na LinkedInie też można się z nią zapoznać i można zapoznać się z postem pod nią. Te moje mikro przemyślenia na mikro zagadnienia. To by było na tyle i ja bardzo serdecznie polecam, żeby tam sobie zajrzeć, zobaczyć. Tematem przewodnim dzisiejszej infografiki jest wyciskanie danych, jest skuteczność wyciskania danych. Oczywiście ja się skupiam na czymś jednym, bo to jest mikro zagadnienie, więc bardzo, bardzo wąziutko patrzę na wywiadowcze badanie rynku i ten właśnie temat tam podejmuję. Już patrzę, cóż ciekawego ja dzisiaj sobie wypunktowałem, aby nie przeoczyć. Dobra, cechą charakterystyczną firm, które są zorientowane na klienta, jest to, że strategicznie podejmowanymi decyzjami w takich firmach są decyzje marketingowe. W firmach zorientowanych klienta decyzje strategiczne to decyzje marketingowe. To jest istotne, ponieważ to w pewien sposób ukierunkowuje wszelkie działania firmy, wszelkie działania biznesowe, w tym wsparcie, jakim jest właśnie CSI. Celem wywiadowczego badania rynku jest badanie konkretnego rynku, konkretnej branży. Jak to w wywiadzie, chodzi o zbieranie danych i analizowanie informacji, przekształcanie ich w informacje. Celem badania rynku są takie, no powiedzmy, trzy elementy. Pamiętajmy, że wywiadowcze badanie rynku to jest taki podstawowy poziom wywiadu w firmie, tak? Trzy elementy są celem badania rynku. Pierwszy, zmniejszenie ryzyka błędnych decyzji marketingowych. Drugim celem jest zdobycie informacji o szansach na sukces. Trzecim, identyfikacja potrzeb i oczekiwań klienta. To jest bardzo istotne, ponieważ klient jest w centrum. W tym celu stosuje się badania, metody jakościowe, metody ilościowe. Ilościowe, czyli przekształcamy wszystko na cyferki. Jakościowe, no to pracujemy bardziej tak ogólnie na tekście, na informacji. Skąd bierzemy dane? O, i dzisiaj znowu już widzę, robimy ciemno, się robi. Skąd bierzemy dane? Dane bierzemy z badań ankietowych. Przeprowadzamy wywiady. Z paneli konsumentów, z wszelkich badań motywacyjnych, metod eksperymentalnych, metod obserwacyjnych, z bieżącej obserwacji rynku i tak dalej. Chwila, przełożę się do drugiej ręki. O, już jest lepiej. I tak dalej. O wywiadowczym badaniu rynku wspomniałem Ci we wczorajszym odcinku Szpiegu Life'a. Ten odcinek no, miał już taki całkiem ciekawy, spory odzew. Bardzo za niego dziękuję. On mnie bardzo, wszystkie dyskusje, o lajkach to już nawet nie wspomnę, ale lajki i komentarze bardzo pozytywnie mnie napompowały. Oczywiście przede wszystkim komentarze, ale lajki i komentarze napompowały również sam odcinek, dlatego że dzięki temu, że aż tyle tego było,
no to odcinek poszedł w świat. Tak działają social media, że jeżeli ty skomentujesz to, co ja publikuję, jeżeli ty zalajkujesz to, no to social media, te ich algorytmy widzą, że o, tu jest coś ciekawego, coś się dzieje, warto to pokazać innym i dzięki temu te posty docierają do osób, do wszystkich osób zainteresowanych. Oczywiście może nie wszystkich, ale mają taką szansę. A im więcej komentarzy, im więcej lajków, tym szerzej one idą. Także bardzo, bardzo serdecznie za nie dziękuję. Proszę o jeszcze. Teraz tak. Jeśli chodzi o wczorajsze komentarze, bardzo pozytywnie mnie one nastawiły, a to już mówiłem. I parę takich uwag, nie uwag, przemyśleń mam, z którymi chciałbym się podzielić teraz z tobą, bo po prostu warto, abyś o tym wiedział. Pierwsza taka sprawa. Kiedy o czymkolwiek mówię, to mówię tylko o tym. Jeśli mówię o wywiadzie w biznesie, to ja mówię tylko i wyłącznie o wywiadzie w biznesie. Jak będę mówił o bezpieczeństwie, o kontrwywiadzie gospodarczym, to wtedy będę mówił tylko i wyłącznie o tym. Chodzi o to, że w takiej branży jak CSI musimy być bardzo, ale to bardzo precyzyjni. Sama analiza danych i przekształcanie ich, jej w informacje jest już wystarczająco dwuznaczna. Rozumienie tej dwuznaczności przez osoby się tym zajmujące w trakcie formułowania wniosków, w trakcie przekazywania rekomendacji jest wystarczająco dużą sztuką. To jest nieprawdopodobna umiejętność zdawanie sobie sprawy z dwuznaczności i przekazywanie rekomendacji, które bywają zazwyczaj zero-jedynkowe. Pomimo tej dwuznaczności. Dlatego przynajmniej w naszej pracy, w tym słownictwie, którym się posługujemy, musimy być precyzyjni. W miarę możliwości zero-jedynkowi. Więc kiedy mówię o wywiadzie, mówię o wywiadzie. Kiedy mówię o szpiegostwie, mówię o szpiegostwie. To jest akurat i zero-jedynkowe i to można z tym funkcjonować, działać jako zero-jedynkowe. Muszę teraz wrzucić cegiełkę taką kolejną do mojego autorskiego podziału na firmy 3K. Czyli firmy zorientowane na klienta, firmy zorientowane na chwila, przejdziesz do innej ręki, jakoś tak dzisiaj mi się ciężko cię nosi. Firmy zorientowane na klienta, firmy zorientowane na konkurenta oraz firmy zorientowane na kanał, czyli walkę o przetrwanie. Tak, to jest mój autorski podział. On tylko pomaga zrozumieć funkcjonowanie, działanie poszczególnych rodzajów wywiadu w biznesie, które stosujemy. Rodzajów, które się różnią między sobą i dotyczą innych sfer i innych poziomów. Firma, która jest zorientowana na klienta, na przykład na klienta, mówimy dzisiaj o tym, dlatego że mówimy o wywiadowczym badaniu rynku. Firma, która jest zorientowana na klienta, to nie oznacza, że ona na konkurenta może nie jeżeli jest zorientowana na klienta, to nie oznacza, że ona się klientem nie interesuje. Konkurent, aś się zamętowała. Jeszcze raz ci to powiem. Firma, która jest zorientowana na klienta, to wcale nie oznacza, że ona się nie interesuje konkurentem. Ona może interesować się konkurentem. Chodzi o to, że zorientowanie na klienta jest dominujące. Nie oznacza to również, że firma, która jest na klienta zorientowana, w ogóle zajmuje się konkurentem, bo są i takie firmy, które tego nie robią. To jest zawsze, zawsze wybór takiej firmy. Znam firmy, które tak naprawdę ignorują konkurencję, ignorują konkurenta, nie zajmują się nią. Są to znaczy tak mi się wydaje, dlatego że te, które poznałem firmy, to są to firmy, które działają po pierwsze w ramach tak zwanego marketingu 4.0, a także firmy, które sprzedają, ponieważ tu chodzi o sprzedaż przecież,
sprzedają za pośrednictwem wybranych social mediów. I myślę, że to wyjaśniałoby ten szczególny rodzaj relacji, który panuje pomiędzy tymi firmami a klientami. I mówimy o sporych obrotach, my nie mówimy tutaj o drobnicy, a drobnicy to też dotyczy. Biznes jest zawsze biznesem, polega na zarabianiu. Kropka. Także, aha, te firmy, one mają wpisane w swój kod genetyczny, te, o których mówię, zorientowane na klienta, w ogóle praktycznie nie interesujące się klientem, działające w marketingu 4.0 za pośrednictwem social mediów, te firmy są dosłownie zakręcone na punkcie klienta, na punkcie konsumenta. Ja nie mam pewności, czy to jest przyszłość biznesu, czy to jest jakaś, prawda, czasowa aberracja, ale no zobaczymy, jak będzie, zobaczymy. Czy te firmy się rozwiną, czy one w ogóle nie będą się tym zajmowały, nie wiem. Czas pokaże, życie. Teraz kolejny taki taka sprawa, mianowicie często w opracowaniach różnych, chyba teraz tylko głównie polskich, no ale okej, być może jeszcze gdzieś się trafi za granicą, można przeczytać o takim podziale na wywiadu na biały, szary, czarny, potrafię przeczytać o nieetycznych, zaraz jak to jest, nieetycznych działaniach wywiadu gospodarczego na przykład. No dobra, ja na tym przestanę, kropeczkę robię tutaj. Dlaczego? Dlatego, że absolutnie stoję na stanowisku, że nie ma czegoś takiego jak wywiad szary, czarny, nieetyczny. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć. Nie ma, po prostu coś takiego nie istnieje. Jest wywiad, który jest działaniem legalnym, tylko i wyłącznie, kropka. I są działania nieetyczne, są czyny przestępne, które wywiadem nie są i z wywiadem nie mają nic wspólnego. I tu też muszę postawić kropkę. Żeby ci wyjaśnić, jak to wygląda, to wyobraźmy sobie takiego zupełnie hipotetycznego sędziego. Specjalnie wziąłem tą grupę zawodową, ale nie żeby tutaj kogoś opluć, tylko że to jest grupa zawodowa, którą traktuje się poważnie. Załóżmy, że jakiś sędzia jest kleptomanem. To się zdarza. Zostaje złapany na jak kradzieży drobnej rzeczy w sklepie. I co? Czy my ten czyn przypiszemy do całego systemu wymiaru sprawiedliwości? Czy my go przypiszemy do systemu sądownictwa? Co ten czyn ma wspólnego z systemem sądownictwa? Nic. To jest przestępstwo jakiejś, czy wykroczenie jakiejś konkretnej osoby, nie mające nic wspólnego. To, że ona pracuje w danej branży, znowuż muszki dzisiaj tutaj latają, to jest tylko takie powiązanie, natomiast to nie ma nic wspólnego z tym, czym jest wymiar sprawiedliwości. Każde przestępstwo nie ma nic wspólnego z tym, czym jest wywiad w biznesie, kropka. To jest jasne, proste i przejrzyste. Oczywiście w specsłużbach jest nieco inaczej, ale nie dlatego, że tam są jakiekolwiek przestępstwa, tylko tam są zupełnie inne ustawowe uprawnienia. Tam, że tak powiem, można więcej, ale w ramach obowiązującego prawa. Jest coś takiego jak taka cienka, niebieska linia i pracując na linii, to jest ta sztuka ogromnej ekwilibrystyki dla funkcjonariuszy, tym bardziej, że nie istnieje mimo wszystko, chwila przekładam cię, nie istnieje sporo instrumentów prawnych, które powinny być, jak choćby prawne określenie tego, czym jest ryzyko operacyjne. Rzecz podstawowa, pracować operacyjnie bez ochrony, jaką daje prawne określenie ryzyka operacyjnego. Naprawdę jest to potężna ekwilibrystyka, ale nie dotyczy to sfery cywilnej. W sferze cywilnej, w biznesie, wywiad w biznesie jest działalnością tylko i wyłącznie legalną. Nie ma żadnej innej. Ja jestem realistą i zdaję sobie sprawę z tego, że na świecie
dzieją się sprawy różne, także w biznesie. I wiem, że dochodzi do różnego działań nieetycznych, różnego rodzaju działań niezgodnych z prawem. Ale dlatego właśnie, między innymi dlatego powstały takie podmioty gospodarcze jak PMC, PSC czy PIC, czyli prywatne kompanie, prywatne firmy militarne, ochrony rozumianej nieco inaczej niż ochrona taka mienia na podstawie naszej ustawy, tak? I prywatne firmy wywiadowcze. Tam pracują zazwyczaj, ale nie tylko, byli funkcjonariusze, byli żołnierze i to nie jest tak, że te firmy są nastawione na popełnianie przestępstw, absolutnie nie. I to nie jest tak, że ludzie tam pracujący popełniają przestępstwa, wszyscy, absolutnie nie. Ale te firmy, i to jest tajemnica Poliszynela, powstały po to, aby pewnym niecierpliwym zleceniodawcom realizować zlecenia, co do których zgodność z prawem stoi pod znakiem zapytania. I tak się dzieje. Takim przykładem, pierwszym, prostym, o którym już mówiłem, jest chociażby sprawa IKEA Francja. Tam w skrócie chodziło o to, że firma zlecała prywatnej firmie wywiadowczej byłego funkcjonariusza francuskich służb specjalnych pozyskiwanie danych w zamkniętych rejestrach policyjnych na temat wskazywanych osób. Sprawa dalej się ciągnie w sądzie, czekamy na rozstrzygnięcia, bo one są bardzo istotne. Ja już wykazałem, że to jest kwestia, efekt błędu systemowego, jaki panuje w systemie francuskim. Ale ja już o tym opowiadałem w dwóch świetnych podcastach. OSS, Okiem Służb Specjalnych. Pierwszy dotyczył rozwoju i istniejących szkół wywiadu biznesowego na świecie. Drugi odcinek dotyczył stricte francuskiego systemu wywiadu ekonomicznego i wojny ekonomicznej. Ja tam bardzo serdecznie Cię zapraszam, żebyś sobie przesłuchał. Naprawdę świetne materiały, masa bardzo interesujących materiałów, zaskakujących. Dużo więcej dowiesz się o samym wywiadzie w biznesie, ponieważ tam mówię tylko i wyłącznie o sferze cywilnej. I właśnie, jeśli chodzi o złapanie kogokolwiek na czymkolwiek, mówię o tych firmach, jeszcze wracam do tych PMCS-ach, PSCS-ach, PICS-ach, to złapanie kogoś, a udowodnienie popełnienia przestępstwa, no jest już różne, dlatego że te firmy bywają powiązane ze służbami państw, w których są zarejestrowane. One zazwyczaj starają się nie popełniać absolutnie żadnych czynów przestępnych na terenie krajów, gdzie są zarejestrowane, ale to różnie bywa. Ale na terenach, gdzie są zarejestrowane. Co oznacza, że jeżeli pracują na całym świecie, skuteczność, ale ja bym od razu mówię, nie zaliczam tego do sfery wywiadu w biznesie. To jest zupełnie inna domena, zupełnie inna branża, zupełnie inna sfera działania. To nie jest cywilny wywiad w biznesie. To jest coś innego. No dobra, to jest tyle, co ja chciałem Ci dzisiaj powiedzieć. Serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z infografikami. Serdecznie zapraszam Cię na podcasty, o których Ci powiedziałem. OSS, Okiem Służb Specjalnych. Dzisiaj zasiadam do researchu i scenariusza kolejnego odcinka. I co? Miłego poniedziałku. Miłego dnia, daj Boże słonecznego, u mnie dziś będzie pochmurno, będzie padało, bo to już widać. Wszystkiego dobrego, Piotr Herman, szpiegul.pl, cześć!